Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o tym, jak moderniści zepsuli spowiedź. Zapraszam. Od razu na wstępie przepraszam za taki clickbaitowy tytuł, natomiast jest to w miarę adekwatny tytuł do tematu materiału, ale oczywiście nie będę mówił o konkretnych osobach, które spowiedź zepsuły, tylko najpierw kilka słów o spowiedzi w ogóle, później co się dzisiaj ze spowiedzią stało i na końcu jak należy się spowiadać, a więc myślę, że te ostatnie wskazówki są szczególnie istotne dla osób, które przychodzą do nas na mszę świętą. Zacznijmy od tego, czym spowiedź jest. Otóż spowiedź jest sakramentem ustanowionym przez Pana naszego Jezusa Chrystusa w tym momencie, w którym mówi: weźmijcie Ducha Świętego, komu odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone, komu zatrzymacie grzechy, są mu zatrzymane. W dniu swojego zmartwychwstania, gdy ukazuje się apostołom. Tenże sakrament służy, myślę, że jak już jasno wynika z tego, co powiedział Pan Jezus, do tego, aby odpuszczać wiernym grzechy. To samo, co Pan Jezus czynił za swojego ziemskiego życia, gdy chociażby mówił do paralityka: odpuszczają ci się twoje grzechy. Tam się wtedy ludzie gorszą, jak to może być, że ten odpuszcza teraz grzechy. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Tutaj mieszam dwie sceny, natomiast to znaczy zdania z różnych scen, ale one traktują o tym samym. A więc tylko Bóg może odpuszczać grzechy słusznie, bo tylko ten, kto został w jakiś sposób skrzywdzony, może tą krzywdę odpuścić. A grzech jako wystąpienie przeciwko Bożemu prawu, zapisanemu chociażby w naszej naturze, czy też przekazanemu nam w objawieniu, jest wykroczeniem właśnie przeciwko Bożemu porządkowi, a więc przeciwko Panu Bogu. I tak, tylko Bóg może grzechy odpuszczać. W tym sensie faryzeusze mieli rację, tylko że właśnie Pan Jezus jest Bogiem. I Pan Jezus, żeby potwierdzić, że ma władzę odpuszczania grzechów, mówi wtedy do tego paralityka: wstań, weź swoje łoże i chodź. A więc przed chwilą powiedział: odpuszczają ci się twoje grzechy, i na potwierdzenie tego, że ma tą władzę, żeby tak uczynić, dokonuje tego cudu, uzdrawia tego paralityka i w ten sposób pokazuje, tak, że to nie były słowa rzucone na wiatr. Po swoim zmartwychwstaniu od razu Pan Jezus do apostołów mówi: to macie robić. Idźcie, komu odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone, komu zatrzymacie, są mu zatrzymane. Co też te słowa wskazują na to, że apostołowie muszą znać te grzechy, skoro mają komuś odpuszczać, a komuś je zatrzymywać. Tak? A więc wskazuje to już na pewien osąd, na pewien sąd, który będzie tutaj miał miejsce. A więc spowiedź służy do odpuszczania grzechów. I to jest pierwsza kluczowa sprawa. Dlaczego? Dlatego, że no i tutaj już dochodzimy powoli do tego, kto nam dzisiaj zepsuł sakrament spowiedzi. Otóż dzisiaj spowiedź nie tak jest traktowana i warto, żeby każdy, kto słucha tego materiału, zrobił sobie taki rachunek sumienia, trochę w cudzysłowie, jaka jest moja wizja spowiedzi. Czy przypadkiem nie traktuję tego jako właśnie rodzaju takiej katolickiej psychoterapii, gdzie mam wejść i rozmawiać o moich emocjach i moich uczuciach? To nie jest to. Spowiedź nie służy do tego, żeby rozmawiać o emocjach i uczuciach. Czasami przy okazji jakichś grzechów to może być potrzebne, żeby powiedzieć o jakichś silnych emocjach, które miały wpływ na to, że coś zrobiłem, to może zwiększyć albo zmniejszyć winę. To może mieć miejsce, natomiast zasadniczo, znaczy jeśli to tylko przypadłościowo w konfesjonale jest miejsce na to, żeby mówić o emocjach, a zasadniczo nie, zasadniczo mówimy tam o grzechach. Wyznajemy nasze grzechy prosto, jasno, szczerze i zwięźle. Wyznajemy nasze grzechy i kapłan ma nam je odpuścić albo nie. Zależnie od tego, czy uzna, że mamy prawdziwy żal. To jest główny warunek, którego niespełnienie może sprawić, że kapłan uzna, że te grzechy nie mogą zostać odpuszczone. No i tutaj już na wstępie na pewno warto zauważyć właśnie, co się dzisiaj z sakramentem spowiedzi stało. Najpierw spójrzmy na zachodnią Europę, na Niemcy, Francję, w ogóle cały niemieckojęzyczny obszar.
Tam sakrament spowiedzi praktycznie w ogóle nie istnieje. Praktykuje się tylko, tak w cudzysłowie, tak zwaną spowiedź powszechną, czyli takie ogólne wyznanie win na mszy świętej i później wszyscy idą do komunii świętej. Nie spełnia się tutaj nakazu Pana Jezusa. Komu odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone, komu zatrzymacie, są mu zatrzymane. Na spowiedzi powszechnej kapłan nie może powiedzieć, a tobie zatrzymuję, a tobie odpuszczę. No, kusząca propozycja, myślę, że dla niektórych kapłanów, zależnie od tego, ile kto da na tacę, można wtedy tak na spowiedzi powszechnej decydować. Natomiast oczywiście nie o to tutaj chodzi. Oczywiście spowiedź powszechna nie jest żadną spowiedzią, to jest tylko spowiedź w cudzysłowie. To znaczy jest to akt pobożnościowy, ukorzenia się przed Panem Bogiem, można powiedzieć akt pokutny. Natomiast nie jest to oczywiście sakrament spowiedzi. Na Zachodzie praktycznie została zlikwidowana ta spowiedź. Rozmawiałem z kapłanami, którzy tam w Niemczech pracują, którzy mówili, że ja siadam do konfesjonału, co tydzień jest podana godzina, przez cały rok przyszła jedna osoba. To gdzieś tam przed Wielkanocą i to też właśnie chyba nie był nikt z niemieckojęzycznego obszaru, tylko właśnie ktoś, kto tam emigrował ze wschodu. A więc bardzo mało osób praktycznie w ogóle nie praktykuje się sakramentu spowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że tutaj moja interpretacja oczywiście, natomiast wydaje mi się, że mam podstawy, żeby tak twierdzić, dlatego, że herezja modernizmu od samego początku neguje potrzebę sakramentów jako faktycznie tych znaków, które coś powodują. Tak, one są tylko wyrazem naszej wiary, można je zmieniać dowolnie, a więc z punktu widzenia modernisty spowiedź powszechna czy zwykła spowiedź, wszystko jedno, ostatecznie tak naprawdę w ogóle wszystko jedno, bo ważne, żebyśmy się dobrze czuli i trzeba to robić, co sprawia, że się tak religijnie dobrze czujemy. No właśnie, a spowiedź taka sakramentalna sprawia, że raczej trudno jest, znaczy wymaga to pewnego wysiłku, tak? A więc można powiedzieć, że o, no nie, to nie sprawia, że człowiek się dobrze czuje, zmuszamy go tutaj do upokorzenia się w jakiś sposób, wyznania swoich grzechów, no to lepiej na wszelki wypadek nie. Dobrze pasuje zanik sakramentu spowiedzi na zachodzie Europy do herezji modernizmu. Oczywiście nie zostało to w ten sposób dowiedzione, że to jest ta przyczyna, która to spowodowała, natomiast uważam, że jak najbardziej są wystarczające przesłanki, żeby to przyjąć. Już mówiłem wielokrotnie o tym, że herezja modernizmu była bardzo wyraźnie, wielokrotnie potępiana w wieku XX i XIX, a później nagle przestała być potępiana. I tezy, które wcześniej były prezentowane jako potępiane, jako modernistyczne, nagle powoli, stopniowo stają się tezami, można powiedzieć, nie tylko pojawiającymi się w teologii Kościoła, ale nawet promowanymi przez teologów i hierarchię kościelną. Dlatego myślę, że jak najbardziej słusznym jest, aby przyjąć, że to właśnie ta herezja sprawiła, że sakrament spowiedzi zanika. I dlatego myślę, że można powiedzieć, że moderniści tutaj tak... To jest pojęcie, które bardzo ogólne w tej chwili, to znaczy nie wskazuje tylko na konkretną osobę, a już na pewno nie każdy katolik, który chodzi na nową mszę, jest winny temu, że zaniknął sakrament spowiedzi w Niemczech. Natomiast moderniści, jako taka bliżej nieokreślona grupa osób, które faktycznie promowały tę herezję w Kościele, jak najbardziej myślę, że można powiedzieć, że to oni są w dużej mierze winni temu, że ten sakrament na zachodzie Europy praktycznie zaniknął. Teraz spójrzmy na Polskę. Tutaj sakrament spowiedzi nie zaniknął, dzięki Bogu. Wciąż jeszcze pierwsze piątki, pierwsze soboty ustawiają się kolejki przy konfesjonałach. Wciąż jeszcze ludzie się spowiadają. Natomiast, to jest moja dzisiejsza teza, uważam, że herezja modernizmu również tutaj przyniosła pewne zatrute owoce. Mianowicie wypaczyła właśnie zrozumienie sakramentu spowiedzi. Także katolicy dzisiaj bardzo często nie wiedzą, jak się spowiadać. I my, jako kapłani bractwa, doskonale od razu potrafimy odróżnić w konfesjonale wiernego, który u nas już długo praktykuje, od wiernego, który dopiero co do nas się zwraca, właśnie pod względem zrozumienia sakramentu spowiedzi. To jest od razu widoczne, jak człowiek ten sakrament spowiedzi rozumie. A więc jedni rozumieją go właśnie jako sakrament służący do odpuszczenia grzechów i przychodzą po to, żeby wyznać swoje grzechy, a drudzy mają bardzo często tendencję do tego, żeby przyjść i traktować sakrament spowiedzi jako katolicką psychoterapię, czyli takie miejsce, w którym ja mogę się wygadać, mogę wyrzucić to, co mi leży na sercu i kapłan powie mi,
takich kilka dobrych słów pocieszenia. I jak najbardziej wiem, że są tendencje wśród profesorów w seminariach, wśród kapłanów, aby w ten sposób tą wizję sakramentu spowiedzi promować. Jak zawsze, to nie jest jednolity kierunek, to znaczy są i tacy, tak? I można spotkać zarówno tych, którzy prezentują bardzo konserwatywny pogląd, powiedzmy, bardzo konserwatywną wizję sakramentu spowiedzi, a powiedziałbym bardzo jezusową wizję sakramentu spowiedzi, a i ci, którzy prezentują tą bardzo modernistyczną wizję takiej właśnie katolickiej psychoterapii. Natomiast bez wątpienia bardzo ta druga wizja jest widoczna. Dobrze to pasuje do herezji modernizmu, bo pamiętamy, że herezja modernizmu skupia się na ludzkich emocjach, uczuciach religijnych. A więc siłą rzeczy sakramenty będą służyły według modernisty do tego, żeby ożywiać takie uczucia religijne. No i teraz sakrament spowiedzi, w jaki sposób on może ożywiać takie uczucia religijne? No właśnie wtedy, gdy to o tych uczuciach religijnych się mówi, czy o różnych uczuciach, które gdzieś tam nas poruszają. Żeby było jasne, nie twierdzę, że nie trzeba mówić o swoich emocjach i uczuciach w ogóle. Jak najbardziej w takiej bliskiej, osobistej rozmowie z bliskimi osobami, czy nawet z kierownikiem duchownym, to może być potrzebne, żeby o takich rzeczach mówić, o tym, co nas porusza. Przede wszystkim, moim zdaniem, jest to potrzebne, żeby o tym na modlitwie Panu Jezusowi mówić, o tym, co nas porusza, co nas przeraża, co nas raduje. Uważam, że jest to bardzo zbawienne i że czasem jest to potrzebne również wobec bliskich osób. Ale sakrament spowiedzi nie po to został ustanowiony przez Pana Jezusa. Pan Jezus nie mówi, idźcie i słuchajcie, co ludzie przeżywają, tylko mówi, weźmijcie Ducha Świętego, komu odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone, komu zatrzymacie, są mu zatrzymane. I oczywiście, że odpuszczenie grzechów faktycznie może skutkować zdrowiem również na poziomie emocjonalnym, czy sprzyja zdrowiu na poziomie emocjonalnym. Bez wątpienia sprzyja. No, to nie oznacza, że od razu rozwiązuje wszystkie emocjonalne problemy. Sprzyja to temu, jak najbardziej takie zdrowe życie sakramentalne sprzyja zdrowiu psychicznemu, emocjonalnemu również. Natomiast zasadniczo są to dwa różne porządki. Poziom emocjonalny jest poziomem dosyć mocno biologicznym, poziom duchowy jest poziomem moralnym. Tak? A więc poziom sakramentalny, poziom sakramentu spowiedzi, odpuszczenie grzechów jest poziomem takim racjonalno, powiedzmy wolontaryjnym, czyli w rozumie i w woli, bo rozumem rozpoznajemy nasze grzechy, dotyczą one woli, bo grzech zawsze jest w woli, grzech to też jest ważna informacja, to może nie być oczywiste i może zaburzyć zrozumienie tego materiału. Grzech jest zawsze świadomym i dobrowolnym aktem, świadomym i dobrowolnym przekroczeniem przykazania. Akt w szerokim znaczeniu tego słowa, nie tylko czyn, to może być również silne pragnienie, czy w ogóle pragnienie świadome i dobrowolne zrobienia czegoś. A więc świadome i dobrowolne przekroczenie Bożego przykazania. To jest grzech, czyli on jest zawsze w woli. Grzech to nigdy nie jest uczucie, jeśli ja czuję gniew, złość, czuję nienawiść nawet, to jeszcze nie jest grzech. To jest tylko emocja. To jest coś, co nie jest zależne od mojej woli. Zawsze, jeśli mówimy o grzechu, mówimy o woli. Czyli pytanie jest, jak ja na tą emocję reaguję. Jeśli próbuję tą nienawiść powstrzymać moją wolą, wtedy nie ma grzechu. Może być nawet zasługa walki właśnie z pokusą. I to dotyczy wszystkich emocji. To dotyczy również pożądliwości. Odczuwanie pożądliwości w ogóle może nie być niczym złym. Wobec swojej małżonki jest to zupełnie dobre i wskazane. Natomiast jeśli ta pożądliwość kieruje się w jakiś sposób grzeszny, nieumiarkowany na kogoś, to wtedy wola musi powiedzieć nie, nie chcę w ten sposób tej pożądliwości napędzać, bo to bardzo łatwo może mnie skłonić do grzechu. Chociażby tylko grzechu wewnętrznego, to znaczy, jeśli ja świadomie i dobrowolnie chcę popełnić grzech, to już go popełniłem. Czyli jeśli to jest tak, że ja mówię, zgrzeszyłbym w ten i w ten sposób, czy to przeciwko czystości, czy to przeciwko piątemu przykazaniu, zabiłbym tę osobę, gdybym tylko mógł, to już popełniam ten grzech. I to mogę popełnić nawet grzech ciężki w ten sposób. Jeśli moja wola faktycznie zgadza się na jakiś grzech, że ja bym to zrobił, gdybym tylko mógł, tak? Gdyby okoliczności mi nie przeszkadzały, to w moim sercu już ten grzech popełniłem. To jest to, co Pan Jezus mówi, gdy mówi, że kto pożądliwie spojrzał na kobietę, już się dopuścił z nią w sercu cudzołóstwa. To jest w tym sensie, to znaczy wtedy, gdy moja wola chce
popełnić grzech. Jeśli pojawia się tylko emocjonalna pożądliwość, a ja mówię, nie chcę żadnego grzechu popełnić, no to nie tylko nie mam grzechu, ale być może mam właśnie nawet zasługę walki z tą pokusą, która, czyli pokusa w tym przypadku to jest emocja, która skłania mnie do jakiegoś nieuporządkowanego czynu. Te emocje nie są złe, tak pamiętajmy o tym, że one są stworzone przez Pana Boga dla przetrwania ludzkiego gatunku, gdy mówimy o pożądliwości. Natomiast trzeba je odpowiednio rozumem i wolą ukierunkować. I do tego służy sakrament małżeństwa i cała katolicka teologia moralna, to znaczy powiedzmy moralność seksualna w tym konkretnym przypadku. Zszedłem trochę w boczny tor, natomiast myślę, że jest to potrzebne, żeby zrozumieć spowiedź, trzeba zrozumieć też tym, czym jest grzech, bo myślę, że niezrozumienie grzechu też jest bardzo często przyczyną niezrozumienia sakramentu spowiedzi. Człowiek, który rozumie grzech jako właśnie nieuporządkowane emocje, a bardzo często niestety tak rozumie się dzisiaj grzech. Dlaczego? Dlatego, że w modernizmie nie ma miejsca na grzech, a więc nie tłumaczy się tym, nie tłumaczy się tego, czym jest grzech, tak powszechnie w katechezach. A skoro nie tłumaczy się tego wiernym, no to wierni sobie to rozumieją jakoś po swojemu i bardzo często rozumieją to właśnie w ten emocjonalny sposób. Na zasadzie właśnie, jeśli czuję gniew, jeśli czuję pożądliwość, jeśli czuję jakieś inne emocje, no to czuję się grzeszny. To jest błąd, tak? To, że czuję jakieś emocje, nawet jeśli one są właśnie nieuporządkowane, to jeszcze nic nie znaczy. To może być źródło zasługi albo źródło grzechu, zależnie od mojej woli zawsze. Więc grzech to jest zawsze świadomy i dobrowolny akt. Akt niekoniecznie czyn zewnętrzny, aktem może być również moje świadome i dobrowolne pragnienie zrobienia czegoś. No dobrze, po tym ekskursie wyjaśniającym, czym jest grzech, przejdźmy dalej do sakramentu spowiedzi. Modernistyczny sakrament spowiedzi, jeśli mogę tak powiedzieć, modernistyczna wizja sakramentu spowiedzi byłoby bardziej precyzyjna, to jest wizja sakramentu, który nieustannie krąży wokół człowieka, wokół jego emocji, jego potrzeb, jego przeżyć itd. Katolicka wizja sakramentu spowiedzi, Jezusowa wizja sakramentu spowiedzi, to jest wizja, która krąży nieustannie wokół Pana Boga i naszej z Nim relacji. Dlaczego? No dlatego, że grzech jest tym, co nas od Pana Boga oddziela. Nie emocje oddzielają nas od Pana Boga, tylko grzech nas od Pana Boga oddziela. Sakrament spowiedzi służy do tego, żeby grzechy zostały nam odpuszczone. A więc, gdy przychodzimy, wyznajemy po prostu nasze grzechy, słyszymy wskazówki, jak ich unikać, to jest ściśle teocentryczne, ukierunkowane na Pana Boga. To On jest na pierwszym miejscu. My przychodzimy jako skruszony grzesznik i słyszymy, jak to zrobić, żeby być bliżej Pana Boga. W modernistycznej wizji sakramentu my przychodzimy jako taki zmęczony człowiek, udręczony różnymi troskami po to, żeby się wygadać. Wygadać się czasami trzeba, jest to dobre i potrzebne wobec bliskiej osoby. Tylko, że nie po to Pan Jezus ustanowił sakrament spowiedzi. I to jest tutaj kluczowa sprawa. Sakrament spowiedzi został przez Pana Jezusa ustanowiony zupełnie po co innego. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale nie szkodzi, myślę, że rozumiecie. No i na koniec kilka praktycznych wskazówek, jak się spowiadać. Przepraszam. Będę korzystał tutaj po części z tej broszurki, a będę korzystał przede wszystkim po prostu z własnego doświadczenia duszpasterskiego, ale tą broszurkę bardzo polecam jako pomoc. W tej chwili nie mam jej jeszcze w PDF-ie, ale mam nadzieję, że do czasu, aż opublikuję ten materiał, będę miał już ten PDF i wtedy będę mógł umieścić link do niego. Jeśli jeszcze go tam nie będzie, to proszę przypomnijcie mi o tym. Będę teraz w najbliższym czasie dużo na różnego rodzaju rozjazdach. Najpierw ze Sodalicją, później obóz dla dziewcząt, a więc bardzo łatwo może mi się zdarzyć, że czegoś zapomnę. Nagrywam te materiały też ze sporym wyprzedzeniem. Więc proszę o wyrozumiałość. W każdym razie to tutaj dziełko, ta broszurka bardzo może pomóc w zrozumieniu, czym jest sakrament spowiedzi i w praktyce, jak się spowiadać. Proszę nie zwracać uwagi na moim zdaniem bardzo dziwny tytuł, jak wyspowiadać się dobrze i po katolicku, tak jakby można by było wyspowiadać się dobrze i nie po katolicku. Uważam, że tytuł jest śmieszny, ale poza tytułem cała broszura jest naprawdę bardzo dobra. A więc pomijając dużo takich, powiedzmy, materialnych aspektów, które są istotne i które są tutaj zawarte, ja chciałbym zwrócić uwagę na to, co już przed chwilą wspomniałem, czyli jak należy się spowiadać, jak należy wyznać swoje grzechy jasno, zwięźle i szczerze.
szczerze, czyli oczywiście wyznając wszystkie grzechy ciężkie, bo one są jeszcze do tej pory, wszystkie grzechy ciężkie do tej pory niewyznane w sakramencie spowiedzi. One są konieczną materią sakramentu spowiedzi. Nie ma obowiązku wyznawać wszystkich grzechów lekkich. Jest to dobre, zbawienne i potrzebne, natomiast nie ma takiego obowiązku. To jest istotne przede wszystkim w przypadku osób o skrupulatnym sumieniu, które czują, że muszą wyznać wszystkie grzechy koniecznie, bo jak nie, to spowiedź będzie nieważna. Spowiedź będzie nieważna oczywiście tylko wtedy, gdy ja świadomie i dobrowolnie zataję grzech ciężki, który właśnie do tej pory nie był jeszcze wyznany na spowiedzi. Świadomie i dobrowolnie zataję, a nie zapomnę oczywiście. Przy zapomnieniu grzech zostaje odpuszczony. Następnym razem przy kolejnej spowiedzi tylko wspominam, że zapomniałem wyznać taki i taki grzech ciężki na poprzedniej spowiedzi. Kapłan wtedy też za ten grzech nałoży pokutę, ewentualnie powie o być może potrzebnym zadośćuczynieniu i tak dalej. A więc szczerze wyznaję wszystkie grzechy ciężkie, do tej pory jeszcze na spowiedzi niewyznane. Jeśli spowiadam się często, regularnie, no to być może nie mam w ogóle grzechów ciężkich do wyznania. I oczywiście wtedy skupiam się przede wszystkim na grzechach lekkich, przede wszystkim na tych, które zdarzają się najczęściej. Tutaj już bardzo często, jeśli ktoś się często spowiada, no to jest to stały spowiednik, któremu mówię o tym, jak przebiegła walka z jakimś grzechem. Tutaj była poprawa, tutaj nie było, to było często, to było rzadko. To jest spowiedź już taka pobożnościowa, kiedy nie ma grzechów ciężkich. Jest to specyficzny rodzaj spowiedzi, o którym też tutaj jest mowa. No więc szczerze, jasno, czyli wyznaję grzech jasno i konkretnie, precyzyjnie podając, jaki to był rodzaj grzechu. Nie tylko ogólnie zgrzeszyłem przeciwko piątemu przykazaniu, tylko na przykład spowodowałem śmiertelny wypadek. To jest jasna, precyzyjna informacja. Podaje tylko te okoliczności, które zmieniają charakter moralny grzechu. A więc nie mówię, że spowodowałem śmiertelny wypadek jadąc we wtorek pożyczonym samochodem i wracałem właśnie od kolegi i on coś tam i tutaj jeszcze. To jest wszystko niepotrzebne. Może zmienić charakter moralny grzechu, jeśli się wcześniej upiłem, to zmienia charakter moralny grzechu i wcale go nie odciąża, raczej go dociąża w tym przypadku, mimo tego, że już jak jadę, to mam mniejszą świadomość, ale właśnie świadomie i dobrowolnie najpierw poddałem się pod wpływ alkoholu, później zsiadłem za kierownicę i w ten sposób naraziłem bardziej tak się na ten wypadek, a więc nie. Wypadek może być czymś zupełnie niezawinionym, natomiast w przypadku, gdy jadę po alkoholu, no ewidentnie jest to już, to zwiększa moją winę, tak? Bo wystawiłem się bardziej na możliwość spowodowania tego wypadku. Oczywiście mówimy o takiej ilości alkoholu, która faktycznie realnie wpływa na naszą zdolność prowadzenia samochodu, ale nie wchodzimy za bardzo w szczegóły. A więc wyznaję tylko konkretnie grzech. Nie mówię o okolicznościach, które nic nie wnoszą do samego grzechu. Mówię o tych, które zmieniają ciężar grzechu. Jeśli mówię o grzechach przeciwko czystości, mówię, zgrzeszyłem przeciwko czystości uczynkiem, albo zgrzeszyłem przeciwko czystości myślą, zgrzeszyłem przeciwko czystości słowem, jeśli na przykład opowiadałem niestosowne żarty. Jeśli uczynkiem, no to w samotności albo z drugą osobą. Jeśli ta osoba była zamężna, żonata, no to wtedy należy to również wyznać, bo jest to okoliczność, która sprawia, że jest to kolejny grzech. Tak, tam to jest nie tylko grzech przeciwko czystości, jeśli było to z osobą, która jest już zamężna lub żonata, ale jest to grzech jednocześnie cudzołóstwa. No i tak samo, jeśli człowiek jest już zamężny, żonaty, no to wtedy również grzeszy oprócz grzechu przeciwko czystości, również grzechem cudzołóstwa. Są to dwa grzechy ciężkie za jednym razem i to należy wtedy faktycznie wyznać, bo to jest okoliczność, która zmienia charakter grzechu, ale bez szczegółów, a więc zgrzeszyłem przeciwko czystości, bo czuję się taki samotny i tak dalej, i tak dalej. I to są okoliczności, które zupełnie nic nie wnoszą do samego grzechu. A więc szczerze, a więc jasno, precyzyjnie określając rodzaj grzechu, nie dodając nic, co nie jest bezpośrednio potrzebne. No i być może najważniejsze, zwięźle. Tutaj ta broszurka mówi o tym moim zdaniem bardzo celnie.
Wyznajemy grzechy na sposób listy zakupów, czyli od myślnika, jaki to był grzech. Bez wyjaśniania, odpowiadania, okoliczności, jak się czułem i tak dalej, i tak dalej. Od myślników wyznajemy grzechy. Jeśli spowiednik będzie czegoś nie rozumiał, nie będzie czegoś rozumiał, no to wtedy dopyta. Natomiast my staramy się jasno, zwięźle i szczerze nasze grzechy wyznać. Zachęcam do zapoznania się z tą broszurą jeszcze raz. Jeśli nie będzie jeszcze linku, proszę przypomnijcie mi w komentarzach i wtedy postaram się ten link jak najszybciej podpiąć, a mam nadzieję, że będzie od razu. Jeśli są pytania a propos sakramentu spowiedzi, to też można w komentarzach je pisać. Być może posłużą mi one jako podstawa do kolejnego materiału na ten temat. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.